ponad 300 tysięcy pielgrzymów w czasie tych wielu, wielu lat przemierzało szlaki pielgrzyźne. Ale każdy z nich w inny sposób przeżywał pielgrzymkę. Dostrzegamy, że każdy z nas pielgrzymuje codziennie, przemierzając swoimi krokami przestrzeń, idąc do szkoły, do pracy, idąc do kościoła, do sklepu, wciąż gdzieś idziemy. Robimy tysiące, miliony kroków. Dzisiaj możemy wyruszyć nie tylko zewnętrznie, ale wyruszamy wewnętrznie w głąb siebie, żeby dostrzec obecność Boga i Maryi w swoim życiu. Ruszamy razem, bo Kościół jest naszym domem. Pielgrzymują z nami chorzy, cierpiący, ludzie samotni, którzy mogą w swoim pokoiku zrobić tylko kilka kroków. Ale być może pielgrzymują jeszcze w większych przestrzeniach niż my, bo pielgrzymują w Bogu samym, który jest miłością, w Kościele, który jest naszym domem. Odczujmy to mocno w sobie, że jesteśmy ze sobą ściśle zjednoczeni. O sobie Maryi, ale przede wszystkim jesteśmy Kościołem Trójcy Świętej. Serdecznie witam pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Andrzeja Jerza.
Dziękujemy za ofiarę przeświętą i Słowo Boże skierowane do nas na rozpoczęcie pielgrzymów. Dziękujemy także za przyjęcie od pielgrzymów pastorału wyrzeźbionego przez pana Tadeusza Kowala, wieloletniego pielgrzyma tarnowskiej pielgrzymki, który przedstawia błogosławioną Karolinę z krzyżem w ręku, a nad nią grusza smagana wiatrem historii stanowi zwieńczenie pastorału. Pastorał jest znakiem pasterskiej troski biskupa, także władzy i odpowiedzialności oraz rodzajem wsparcia podczas drogi. Księże biskupie, piesza pielgrzymka wręczając ci ten pastorał pragnie zapewnić, że chce być dla ciebie takim duchowym wsparciem, że każdego dnia modlitwą w drodze będzie wspierała twoją pasterską posługę. Posyłam was z miejsca ważnego dla nas serca diecezy. Stoimy przy katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Idziemy do naszej Matki, która w każdym miejscu, w każdym czasie otacza nas swoją duchową, macierzyńską miłością. Proszę was, abyście te wszystkie intencje nieśli w swoich sercach, tak jak ona nosi nas pod swoim niepokalanym sercem. Niech wam towarzyszy Boża opatrzność. Jeżeli popatrzycie teraz w tył, w tamtym kierunku, widzimy, jak przez chmury przedziela się światło, promienie światła. Przez życie Bóg wciąż dochodzi do nas swoją olbrzymią, potężną miłością. Otwórzmy się na Jego dar, aby rozświetlił nas swoją własną świętością w czasie tej pielgrzymki.